Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o książce, którą przeczytałam do poduchy. Jest łatwa, lekka, bardzo przyjemna, bardzo zabawna momentami, inteligentna. I myślę, że powinien ją przeczytać każdy, ale w szczególności osoby, którym coś tam w duszy gra, ale mają jakiś opór przed tym, żeby otworzyć się na swoją własną twórczość, czymkolwiek by miała być. Autorką książki jest Elizabeth Gilbert, czyli autorka super bestsellera Jedz, módl się, kochaj. A tytuł tej książki to Wielka magia, odważ się żyć kreatywnie. Bardzo fajna okładka, moim zdaniem, taka wesoła i wciągająca. A poza tym no, tytuł dobry, tak? Wielka magia. Okej. Okay. Opowiem taką historię. Kiedy byłam w szkole podstawowej, myślę, że druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, pani na zajęciach plastyki powiedziała, że mamy narysować jakiś tam, nie wiem, obrazek naokoło domowy. No i miał tam być pies. A ja to zrobiłam, pani później podeszła i z taką skwaszoną miną powiedziała, że przecież to nie jest pies, to bardziej przypomina konia. I ja pamiętam to uczucie, które wtedy powstało we mnie. Taki ścisk w sercu i taki ścisk w żołądku, w splocie słonecznym. I później to towarzyszyło mi przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. Myślę, że miało wpływ ogromny na wiele moich życiowych wyborów zawodowych. I kierunków, w których się kształciłam. Ja po prostu całkowicie straciłam zaufanie do tego, że jestem zdolna stworzyć coś ładnego, kreatywnego, coś, co będzie się komuś podobało, coś, co jakby zyska aprobatę, no wiecie, nauczyciela, mamy, taty, na pewnym etapie naszego życia to jest ważne. Więc myślę, że te wszystkie jakieś takie potrzeby duszy odsunęłam na plan dalszy właśnie dlatego, że stwierdziłam, że no przecież nie nadaje się do tego, tak? Nie wyszło. Pies się nie udał. I oczywiście pewnie w historiach waszych też można znaleźć podobne rzeczy. Być może ktoś pomimo takiego doświadczenia jednak zebrał się w sobie i pracował dalej i w tym momencie jest cieszącym się swoją własną twórczością, a być może nawet cieszącym się uznaniem świata artystą czy twórcą, bo to nie zawsze jest to samo. No ale u mnie akurat ta historia przybrała taki bieg. Dlaczego tę książkę powinien przeczytać każdy? Bo Elizabeth Gilbert bardzo zgrabnie w takich krótkich, przyjemnych rozdziałach z mnóstwem przykładów przechodzi właściwie przez cały proces twórczy, odpowiadając równocześnie na pytania, dlaczego warto go zacząć, dlaczego w każdym drzemie ta wielka magia właśnie twórczości, dlatego że do każdego jest w stanie przyjść natchnienie, jeśli jakby odpowiednio do tego podejdziemy. Rozstaje się z wieloma takimi krzywdzącymi mitami, na przykład z mitem cierpiącego artysty. Bardzo solidnie opracowany rozdział i ja się tak uśmiechałam, bo do podobnych wniosków doszłam ostatnio, że no cierpienie nikogo ex cathedra nie uszczęśliwiło i nie jest żadnym gwarantem powodzenia, sukcesu czy dobrej twórczości. Natomiast z całą pewnością cierpienie powoduje, że ludzie są po prostu nieszczęśliwi. A z twórczością to ma tyle wspólnego, ile zostało wyniesione ze średniowiecza i przekute gdzieś tam w romantyzmie. I to wszystko się jakoś tak dziwnie osadziło właśnie w mitologię artystów, cierpiących artystów. Okej. Definicja twórczego życia. Dla mnie to właśnie jest podstawowym pytaniem, wokół którego obraca się twórcze życie. Czy masz odwagę pokazać światu skarby, które się w tobie kryją? Żeby było jasne.
Nie mam pojęcia, co się w tobie kryje, bo i skąd. Być może sam nie bardzo to wiesz, choć zapewne czasem coś ci świta. Nie znam moich możliwości i aspiracji, twoich pragnień, twoich pragnień czy talentów, ale niewątpliwie coś wspaniałego jest w tobie ukryte. Twierdzę to z pełnym przekonaniem, bo wierzę, że wszyscy jesteśmy chodzącymi skarbnicami nieodkrytych jeszcze bogactw. Uważam, że to jeden z najstarszych, a jednocześnie najbardziej wspaniałomyślnych dowcipów spłatanych nam przez wszechświat, dla jego i naszej uciechy. Wszechświat ukrywa w nas ludziach, nieznane klejnoty, a potem przygląda się z boku, czy potrafimy je znaleźć. Poszukiwania w celu odkrycia tych skarbów – oto twórcze życie. Zebranie się na odwagę, żeby wyruszyć na te poszukiwania, to decyzja przesądzająca, czy nasze życie będzie przyziemne, czy fascynujące. Często zaskakujący rezultat tych poszukiwań to właśnie nazywam wielką magią. I już po tym cytacie, a jest on na samym wstępie książki, wiesz, że wielka magia nie dotyczy tylko i wyłącznie twórczości, takiej namacalnej twórczości typu pisanie, malowanie, no, jakieś artystyczne działania. Ono tak naprawdę dotyczy znacznie szerszego aspektu, ponieważ dotyczy sposobu życia, tego, w jaki sposób przeżywasz swoje życie. Elizabeth Gilbert mówi, że aczkolwiek oczywiście o artystach jest tutaj bardzo dużo. Elizabeth Gilbert mówi o tym, że to nie jest tak, że talent determinuje, czy nasze życie, czy rodzaj twórczości. Że to nie jest tak, że natchnienie trzeba usiąść i poczekać, aż przyjdzie i wtedy może się urodzić coś naprawdę wspaniałego. Nie, Elizabeth Gilbert jak gdyby odkręca w ogóle ten proces. Po pierwsze uważa, że natchnienie to jest coś takiego figlarnego, co przychodzi do nas wtedy, kiedy czuje się zaproszone, kiedy wykazujemy pewnego rodzaju gotowość na to, żeby ono się po prostu pojawiło w naszym życiu. Podaję nawet przykład swojej znajomej, chyba pisarki, która jak nie miała rzeczonego natchnienia, jak nie bardzo wiedziała, o czym ma pisać, nie miała weny, to pięknie się ubierała, robiła wspaniały makijaż i pomimo tego, że nigdzie nie musiała wychodzić z domu, to chodziła tak, paradowała po domu jak królowa, uśmiechając się do siebie, uśmiechając się do lustra, uśmiechając się do wszechświata, wprawiała się w taki zapraszający, fajny nastrój i zazwyczaj to natchnienie rzeczywiście wcześniej czy później do niej przychodziło, ale właśnie to była pewnego rodzaju kreacja po to, żeby przeciągnąć na bazie tej konkretnej wibracji natchnienie. Czym jest natchnienie przecież? Natchnienie jest działaniem in spirit, jest działaniem inspirowanym, działaniem w duchu, więc to połączenie z zachwytem, z wszechświatem, z zaufaniem do wszechświata i do siebie, ale też na takiej wibracji lekkości, radości, no powoduje, że to właśnie do naszego życia jest przyciągane. I to jest sporych rozmiarów książka w gruncie rzeczy, więc tutaj naprawdę można wiele, wiele ciekawych rzeczy sobie wyczytać. Natchnienie współpracuje z nami, bo najwyraźniej lubi tę współpracę. Bo ludzie mają w sobie coś szczególnego, coś nadzwyczajnego, coś niepotrzebnie wspaniałego. Coś, co pisarka Marilyn Robinson nazywa nadmiarowością, która jest magiczna. Nadmiarowość, która jest magiczna. Elizabeth Gilbert rozdziela dwie rzeczy. Rozdziela proces twórczy i twórczość, która płynie z duszy, od tych końcowych efektów, które podlegają ocenie twojej własnej, ale także oczywiście ocenie świata. Bo mówi właściwie wprost taką jedną rzecz. Proces i tworzenie to jest
To jest to coś, co płynie głęboko w tobie, w twojej duszy. Nawet jeżeli miałabyś płacić za to, to i tak chętnie byś tworzyła, czy byś tworzył. To jest bycie w tym procesie i karmienie siebie tym procesem. Procesem tworzenia, procesem stwarzania. To jest rodzaj takiego bawienia się tym, co właśnie robisz. Co oczywiście nie znaczy, że ma być to robione byle jak, bo ona też w którymś momencie wspomina, że rozpoczynając proces tworzenia musi być gotowa, w jej przypadku proces pisania, musi być gotowa na to, że jedno zdanie będzie przerabiać 50 razy, minie tydzień, a koniec końców ona wyrzuci je do śmieci i zmieni koncepcję. Że jak gdyby taką gotowość też w sobie trzeba mieć, ale to właśnie jest element całej zabawy zwanej procesem odkrywania, procesem tworzenia. Natomiast efekt jest już czymś, co jest związane z twoim ego, a mniej z twoją duszą i mniej z twoimi potrzebami serca. Bo to ego pożąda dobrych ocen, sukcesu i takiego, wiecie, i takiej gloryfikacji, i takich nagród, i nagradzania. Więc wejście w kreatywny proces, w wielką magię, w twórczość, jakakolwiek by nie była, i w twórcze życie, i w twórcze odkrywanie, to nie jest zoptymalizowane na efekt, to jest zoptymalizowane na to, że właściwie dogadujesz się ze sobą, że taki będzie sposób twojego życia, że taki jest nowy sposób twojego bycia, nowy sposób twojego kreowania w życiu, z pełną gotowością na to, że no niekoniecznie będą przecież takie efekty, jakie no właśnie nasze ego bardzo chciałoby widzieć w postaci pieniędzy, nagród, czy ochów i achów. Okej, okay. Jest tu jakiś fragment, który chciałam przeczytać jeszcze, ale pozwól, że go znajdę, bo to było ciekawe. Ona fajnie pisze o twórczości i kreatywności, właściwie personifikując ją jako takiego, wyobrażając ją sobie jako takiego ducha, który lata od osoby do osoby i przylatuje akurat do tej, która jest najbardziej gotowa, najbardziej otwarta, najbardziej uśmiechnięta i zapraszająca. Uśmiechnięta w takim sensie gotowości na wspólną zabawę. Czyli mówiąc krótko, kreatywność jest dzieckiem chętnym do zabawy. I Elizabeth pisze: stale staram się przypominać sobie, że mam romans ze swoją kreatywnością. W związku z tym podejmuję wysiłek, żeby zaprezentować się natchnieniu jako osoba, z którą rzeczywiście można chcieć nawiązać romans, a nie jak ktoś, kto przez cały tydzień chodzi po domu w bieliźnie męża, bo całkowicie się poddał. Wyszykowuję się od stóp do głów, jak to ujął Tristram, po czym siadam z powrotem do pracy. Działa za każdym razem. Klnę się na Boga, że gdybym miała świeżo upudrowaną XVIII-wieczną perukę, jaką nosił Tristram, od czasu do czasu bym ją wkładała. Udawaj, aż stanie się to rzeczywistością. Na tym polega sztuczka. Okej, okay. Męczennik czy przehera? Polecam zagłębienie się w ten rozdział, bo tutaj właśnie Elizabeth się bardzo brutalnie, ale też z przymrużeniem oka rozprawia z tym mitem cierpiącego artysty. Coś jeszcze wam chciałam przeczytać. No gdzie to jest? A, pasja a ciekawość. To też jest ciekawe rozróżnienie, bo teraz, zwłaszcza w tych czasach, często się mówi: otwórz się na swoją pasję, otwórz się na swoją pasję, a później część osób wpada w frustrację. I mówi: no ale Boże, ja już nie mam pojęcia, co jest moją pasją. To dlaczego jakby nie mamy o tym pojęcia, to jest inne story, ale no ale właśnie, czy to jest tak, że trzeba od razu wstać się z łóżka i stwierdzić, a od dzisiaj moją pasją jest to i to? Nie, to się tak nie odbywa. Elizabeth Gilbert mówi, że to, i ja tutaj się całkowicie z nią zgadzam, że to jest taki też duży proces, w
w którym najpierw pozwalasz sobie po prostu na ciekawość odkrywania, na przede wszystkim próbowanie różnych rzeczy. To też opowiem historię z mojego doświadczenia. U mnie w domu mówiło się, że jak to było, że jak kobieta używa jednego rodzaju perfum, to to, że jest taka stała i taka jakby, jak to nazwać, osadzona, konkretna i tak dalej. I ja sobie później pomyślałam, że przecież to jest takie okropnie zawężające, że całe życie używać jednych perfum, przecież to jakaś głupota, to ktoś kiedyś wymyślił i gdzieś tam sobie zafunkcjonowało. Tymczasem cała frajda polega na tym, żeby używać po prostu różnych perfum, żeby próbować, jak nam się w nich jest, jak się je nosi, jak się z tym czujemy i tak dalej. I była jeszcze taka sytuacja, w której też w szkole podstawowej, myślę, odkrywałam bardzo dużo rzeczy, tak? Dzisiaj chciałam grać w piłkę nożną, jutro w tenisa, a w środę to może najchętniej grać na gitarze. I moi rodzice już doprowadzeni do pasji moimi pomysłami, w którymś momencie mi zaczęli wkręcać, że ty masz taki słomiany zapał, wszystko zaczynasz, a niczego nie kończysz. I to też mnie swoją drogą w jakiś tam sposób wyblokowało na różne rzeczy, bo wydawało mi się, że no nie warto zaczynać, jeżeli jakby z góry nie przewiduje jakiejś kariery w tym kierunku i konsekwencji. A później zaczęłam się tak naprawdę do tego uśmiechać, bo doszłam do wniosku, że no kurczę, ale właściwie w jaki inny sposób my mamy doświadczać, poznawać siebie i dawać sobie szansę na to, żeby spróbować, a przede wszystkim zasmakować, jak my się w tym czujemy. No skąd ja mam wiedzieć, czy ja się dobrze czuję z graniem na gitarze, jeżeli ja nie próbuję przez, nie wiem, tydzień, dwa, czy trzy, czy miesiąc, czy rok jakoś okiełznać tej gitary i poczuć się w tym wszystkim. To nie chodzi też o to, żeby wtedy, kiedy się zaczynają schody i trudności, poddawać się swojemu zniechęceniu, ale jednocześnie no jakby dawać sobie taką przestrzeń na testowanie, na próbowanie, i to dotyczy zarówno życia, jak i jakiejkolwiek twórczości, jak i odkrywania przede wszystkim pasji. No trzeba mieć ciekawość w sobie, próbować z kwiatka na kwiatek, jak to się mówi, i w którymś momencie na bazie właśnie tej ciekawości, na bazie zachwytu i na bazie tego otwierającego się serca, tego cieszącego się w trakcie wykonywania takiej czy innej aktywności twórczej na przykład, no my mamy szansę w ogóle odnaleźć to coś, co później przekuwa się w naszą pasję. I to też nie jest tak, że od samego początku to jest takie wow, że wszystko wychodzi i ja jestem przeszczęśliwa od rana do wieczora. No nie, bo też pojawiają się rozczarowania, też trzeba wyrzucać mnóstwo rzeczy, bo może się okazać, że no niestety, ale nie do końca to jest to, o co nam chodziło, i też sami siebie się w tym procesie uczymy, ale jednocześnie właśnie pozostając otwarci na te błędy, na te, może no, nawet nie błędy, no, na te efekty, które niekoniecznie są zamierzone. A może przy okazji, nawet jeżeli nie zamierzyliśmy jakiegoś efektu, jednak uda się zrobić coś fantastycznego. No i no, na to wszystko sobie trzeba pozwolić, dać miejsce, czas i zgodę na to, że niekoniecznie zakończy się to wszystko jakimś wow, och i ach. Jest fajny rozdział, nazywa się Głodne duchy. Poniesiesz porażkę. To beznadziejne stwierdzenie i najchętniej bym tego nie mówiła, ale to prawda. Będziesz podejmować twórcze ryzyko i nieraz się okaże, że twój pomysł nie wypalił. Mnie raz się zdarzyło wyrzucić całą ukończoną książkę, bo była do niczego. Sumiennie dopisywałam ją do końca, ale naprawdę była do niczego, więc i tak ją wyrzuciłam. Nie pytajcie mnie, dlaczego była do niczego. Skąd ja mam to wiedzieć? Co ja jestem? Koroner książek? Nie mam aktu zgonu ani przyczyny śmierci. Ona po prostu była do niczego. Jest mi smutno, kiedy coś nie wychodzi. Czuję się rozczarowana. Rozczarowanie może prowadzić do zniesmaczenia sobą albo opryskliwego zachowania w stosunku do innych. Do tego etapu życia zdążyłam się już jednak nauczyć, jak sobie radzić z własnym rozczarowaniem bez zbyt głębokiego wpadania w śmiertelną spiralę wstydu, gniewu lub apatii. A to, dlaczego do tej pory zdążyłam zrozumieć, która część mnie cierpi, kiedy poniosę porażkę, to mogę wam powiedzieć, że na pewno jest moje ego. Okej,
Książkę sobie przeczytaj, bo jest fajna. Bo jest fajna, bo może ci naprawdę pomóc z taką dużą lekkością wreszcie w swoim życiu wziąć, nie wiem, pędzel do ręki, mulina do ręki, sznurek, kamyczki, albo co tam jeszcze innego, szydełko, albo jeszcze inne wycinanki. Albo na przykład wymalujesz cudownie w abstrakcyjne wzory ścianę w swojej sypialni, no bo w końcu czemu nie? Trzeba sobie na to pozwolić, dlatego że w tym procesie tworzenia, stwarzania czegoś takiego namacalnego właśnie, no my też otwieramy się na inną jakość doświadczenia życia. Tak jakby rozpinamy gorsety, które bardzo często nosimy na sobie. Więc pozwól sobie po prostu, jeśli oczywiście masz na to ochotę i jeśli coś ci w duszy tam gra, że czasem będzie lżej, czasem będzie bardziej pod górkę w tym procesie tworzenia, ale jeśli cię do tego ciągnie, to po prostu to rób. To po prostu to rób. No więc wracając na chwileczkę do tego, że nie umiem namalować, co to było, psa. Kilka lat temu, będąc w takim sporym chaosie swojego własnego życia, zaczęłam malować mandale. I na bazie tych mandali zaczęły później powstawać różne takie dziwaczne, śmieszne eksperymenty. Jedne śmieszne, inne mniej śmieszne. Co mogę jednak na ten temat powiedzieć? To jest taki kamyczek mandalowy, już go kiedyś pokazywałam. Co mogę jednak o tym powiedzieć? Że jest fajnie w momencie, w którym możesz się skupić na tym, co robisz. Kiedy dostarcza ci to frajdy. Kiedy odkrywasz nagle, że że coś możesz zrobić inaczej niż przewidywałaś, ale coś fajnego z tego wychodzi. Albo nie wychodzi nic fajnego, ale mówisz w którymś momencie, wow, ale to jest do dupy. Wow, ale to jest fajne. Albo po prostu łapiesz się na tym, że właśnie minęło 8 godzin, boli cię kręgosłup, masz sztywne palce, ale tak naprawdę ogromną chęć i ochotę w duszy, żeby przesiedzieć kolejne 8. Dlaczego? Bo jest ci dobrze. Bo po prostu bawisz się tym. Bo po prostu cię to cieszy. I dlatego właśnie warto, mimo iż, tak jak w moim przypadku, nie umiem namalować psa, warto wchodzić i odkrywać po prostu to, co ci w duszy gra. Bo to pomaga kreować w całości, tworzyć nie tylko coś fajnego, ale przede wszystkim otwierać się na twórcze życie. I to w tym wszystkim jest najważniejsze. Okej, to na razie. Pa, pa.